Przypilny proszę, aby tu nikt nie obuzował. Okej, szefie. O Boże. Ty coś widzisz? Tak, a wy nie? Ale powiedz, co my tutaj robimy? Tak się cieszę, że idę do zoo. Ja też się cieszę, Maja. Wiem, że chciałeś zobaczyć, jak wygląda opieka nad zwierzętami. I karmienie. Maja, co jest? Nic, nic, w porządku. Zaraz mu przejdzie. Maja, jesteś cała gorąca. Chodź, usiądziesz. Zdejmuj kurtkę, a ja znajdę termometr. Ale ja nie jestem chora. Dobrze się czuję. Dobrze się czujesz, zaraz to sprawdzimy. A zo, jedziemy do zo? Ilka, Maja, ktoś puka. Tak? Hej, mała, tu list dla ciebie. Dla mnie? Od kogo? Znamy się? Za dużo pytań. Otwórz kopertę. I w ogóle mogę wejść? Okej, usiądź tutaj. Cześć Aisza, cześć mój dziubasku. Wiem, że chciałabyś odzyskać swój telefon, a więc wysyłam go razem ze swoją kuzynką Julką. Bardzo grzeczną dziewczynką. Bardzo grzeczną dziewczynką? To na pewno. Taka chyba grzeczna jak sąsiadka. Dostaniesz swój telefon z powrotem, ale Julka musi zostać u ciebie do świąt? Jestem pewna, że będziecie się świetnie bawić. Nie musisz dziękować. Buźka twoja miła sąsiadka z pieskiem. To co? Mogę zostać? Czy rezygnujesz ze swojej komórki? Mój telefon kontroluje miesiąc z jakąś dziewczyną, której nie znam. To co? Szybka decyzja? Okej, możesz zostać. To super! Mój telefon! A tak, masz. Jeśli też jesteście w szoku od tego, co się tu dzieje, to zostawcie łapkę w górę. Odliczam 3, 2, 1, jest łapka w górę, zaczynamy. Akurat dzisiaj planowałyśmy z Mają, że będziemy miały wycieczkę do zoo. A ty jedziesz z nami. Że nie zostawię jej w domu samej. Wycieczka? Lubię wycieczki. Znam masę fajnych historii związanych z zoo. Kiedyś mój wujek, to znaczy nie mój, tylko wujek mamy, miał wypadek w zoo. Lew czy tygrys? A nie, słoń! Tak, tak, to był słoń! Zjadł mu pączka! Po prostu wyrwał z rąk! Wujek zjadł pączka, którego jadł słoń? Nie, odwrotnie, ale śmieszne, co nie? No tak, bardzo interesująca historia. O, Julcia, super, że przyjechałaś! Mamo, znasz ją? No oczywiście, że znam, to jest Julcia, kuzynka naszej sąsiadki. Akurat ona bardzo dobrze się uczy, więc możecie się pouczyć razem. Ostatnio dostałam 3 pały, z 3 przedmiotów, w 1 dzień. Dziewczyny, za chwilę wracam, bądźcie grzeczne. Julka, przypilny proszę, aby tu nikt nie obuzował. Okej, szefie. O Boże. I co mam teraz z nią robić? Maja, na pewno masz gorączkę. Co się dzieje? Maja jest chyba przeziębiona, a ja nie wiem, co mam zrobić. Spokojnie, znam się na dzieciach. Jak ostatnio mój kot był chory, to go uratowałam. To chyba to samo. Nie to samo. A co? A zwierzęta? A... Maja, zaraz chwila. Znajdę ten moment i wszystko się wyjaśni. Maja, zobacz, co dla ciebie mam. Wow, zwierzęta! Nowa kolekcja Playmobil Whitopia prezentuje ekosystem lasu deszczowego w regionie Amazonii. Dzięki niej będziesz mogła poznać świat, w którym zwierzęta i przyroda są cenione i chronione. Tu jest żyrafa, tygrys, panda! A to kto? To są surykatki i żółw słoniowy. A to jest alpaka! To małpka? No prawie, to jest orangutan. A to jest lew! Maja, tutaj możesz zobaczyć, czym te zwierzęta się odżywiają. Wyglądają jak prawdziwe. Zobaczcie, żyrafy ruszy szyją i nogami. Muszę znaleźć ten termometr. O, znalazłam. Ej, zobacz, co dostałam od Julki. Dziękuję, jakie fajne zwierzątka. Widzisz, mam podejście do dzieci. W przyszłości zostanę nauczycielką. Jak ostatnio dostałaś 3 pały z 3 przedmiotów w 1 dzień. Mariusia, sprawdzam temperaturę. O, co? 38 stopni? Maja, szybko połóż się. A do co pojedziemy? Tak, Mariusia, ale nie dzisiaj. Nie, tak chciałam. Maja, tylko nie patrz, tylko nie płacz. Spokojnie, chyba wiem, co mamy zrobić. Co?
Co mamy zrobić? Miałam coś fajnego w torbie. Zaraz znajdę. Poduszka. Chyba nie pasuje. Kubek? Też nie. To chyba też nie. Kot? Tak, pasuje. Przykryję majem. Łyżwy? To chyba też nie. To? Co to tutaj robi? Wieszak? Po co mi to? No gdzieś to miałam. Tylko gdzie? To nie to. To też nie to. To na lato. To też się nie przyda. To też nie. Ile rzeczy? No co? Jak to wszystko zmieściło się do jednej małej torby? Tam! To taka zwykła magiczna torba. Po mojej prababci. Czy po ciotce prababci? Nie pamiętam. O! Mam! I jeszcze jedno. Tego szukałam. Zestawy Playmobil Wojtopia? Skąd je masz? To przecież nowość! Miałam je przygotowane jako prezent na urodziny mojego kolegi, ale zapomniałam. Więc myślę, że dzisiaj nam się mogą przydać. Tak myślisz? Ta kuzynka chyba nie jest taka zła. A wiesz, że produkty z tej serii są produkowane średnio w 80% z ekologicznego materiału. To super! Idziemy do Mai! Na pewno się ucieszy. Majusia, zobacz, co dla ciebie mamy. Zestawy Playmobil Wojtopia. To jest zwierzę badawcze z kompasem. A tu jest ośrodek opieki nad zwierzętami. Cyk, cyk, cyk. To jest kompas prawdziwy. Maja, zaraz ci coś pokażę fajnego. To jest tygrys. Maja, do tyłu szybko. Dziewczyny, co się dzieje? Ale są u ciebie, to jest tygrys. Najdłuższy tygrys, jaki udało się zmierzyć, miał tyle, ile niewielkie auto osobowe. Gdyby tygrysa syberyjskiego tyle waży 5 dorosłych mężczyzn. Tygrysy są trzecimi co do wielkości drapieżnikami żyjącymi na ziemi. Idę go pogłaskać. Tylko tygrys ma jednego wroga. Człowieka. A jest to głaska z powietrza. Sprzedają potem ich piękne futra, tły. Ale pięknie. A teraz ja wybiłam kartkę. Chcę być orangutanem. Który może oznaczać mniej więcej to. Miejcie się na baczności. A jeszcze jesteś bardzo podobna. Po prostu identyko. Zobaczcie, jak tu fajnie. Mamy leopard i jadowity pająk. Wszystkimi zwierzątkami trzeba się opiekować. Popieram. Uwaga, uwaga, bez śmiechu, mamy operację. Bardzo ważną. A tu papuszka malutka. Oj. Zapraszamy do naszego ośrodka. Uwaga, uwaga, mała uciekła z ośrodka. Uha, uha. Ratujcie banany! A tu są małe jaszczurki. To jest nawet lepsze niż wicecka do zoo. Cieszę się, Maja, że ci się spodobało. Głowa mnie boli, idę się położyć. Oj, Majusza, tak się martwię. Moja malutka siostra. I co teraz? Może lepiej ja bym wróciła do domu, do cioci, ale nie chcę. Nie wracaj. Ja ciebie rozumiem. Maja, gdzie idziesz? Ona chyba lunatykuje. Maja? Widzicie to? Ty coś widzisz? Tak, a wy nie? Chyba temperatura jej rośnie. Tak, Aisza, przecież tam widzimy coś. Co widzimy? Nie wiem. Tu jest słoń, a tu lew. I co to było? Chyba lunatykowała przez tą gorączkę. No ale teraz chcę jeść. Ze syny widzisz jej jedzenie. Zjadłeś już wszystko? Ze syny? Musicie przynieść coś do jedzenia. A co jedzą żyrafy? Trawę? Może to teraz znajdziemy zimą. Tak, tak, idźcie na dwór. Musicie pomóc mojej żyrafie. No proszę, jest głodna. Okej, idziemy. Tam jest ciemno. Idźcie, żeby ja szybciej byłam zdrowa. O.
Ale powiedz, co my tutaj robimy? No, szukamy trawy dla żyrafy. A, okej. Dobrze, że śniegu nie ma. To nam by utrudniło sprawę. Zbieram trawę dla zabawki, dla żyrafy. Ja już mam trochę. A wiesz, że czasem na naszej działce są lisy i dziki? Słucham? Do domu, szybko! Ale przygoda. Ciocia mi o takich rzeczach nie mówiła. Bywały i gorsze rzeczy. Chyba więcej nie chcę wiedzieć. Majusia! Przyniosłyśmy trawę dla twojej żyrafy. Cicho, chyba ona zasnęła. To mam jedzie. Chyba już spadła temperatura. O, a to co? To jedzenie żyrafy? A co z tym teraz robić? Miałyśmy lekcje biologii i geografii w jednym. Dobrze, że Maja się już lepiej czuje. A ja nie. Chyba Maja mnie zaraziła! Gdzie są moje rzeczy? Pakuję się! Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia!